tysięcy nawet. Jak nazywa się to rondo, to bym w życiu nie wiedział. Rondo imieniem nauczycieli tajnego nauczania. Witam wszystkich YouTube-ujących. Witam YouTube, jednym słowem. Gdzie to my dzisiaj jedziemy? Oto jest pytanie. W każdym razie jesteśmy na ulicy Wierzbowej i nie zjeżdżamy do zajezdni z piątki. No bo jechaliśmy przecież Antonikowską w stronę 10. Witam dzisiaj z linii 23. Jedziemy w stronę Zielonych Wzgórz. Dzisiaj egzotyczna linia 23. Jak wspominałem, zmiennik jest na urlopie, więc jeździć mogę różnymi liniami, tak samo jak różnymi samochodami. Dzisiaj akurat właśnie takim, oto taką oto linią. Do przejechania 9 godzin ponad, w warunkach średnio dobrych, dlatego że jest dosyć ślisko. Dzisiaj w nocy było około 20 stopni mrozu, a dzisiaj ma być jeszcze zimniej, bo nawet do 23. Mówię oczywiście o tej temperaturze, którą podają w prognozie pogody, bo mierząc temperaturę przy ziemi gdzieś tam na skraju województwa, to na pewno było dzisiaj zimniej. W każdym razie wiele podają oficjalnie, że ma być do minus 23 w nocy, nawet dzisiaj. W mieście prawdopodobnie zabrakło soli, więc ulice nie są posypywane solą. Wczoraj trochę posypywali piaskiem, ale poza rozrzucaniem go z boku na bok, to chyba niewiele zmieniło. Wcale nie zrobiło się mniej ślisko. No i dzisiaj jest podobnie. Na niektórych skrzyżowaniach jest elegancko, tak jak tutaj na przykład goły asfalt, ale są takie skrzyżowania jak na przykład na Świętego Rocha, gdzie byliśmy niedawno, akurat jeszcze wtedy nie nagrywałem, tam z kolei jest tragedia. Problem jest z hamowaniem, problem jest z ruszaniem, w niektórych miejscach to jest nawet niebezpieczne. Wczoraj jeżdżąc na 26 na ulicy Razy Mińskiej z kolei, przed skrzyżowaniem, przed przejściem dla pieszych, też był problem z zatrzymaniem się. Trzeba było tak jechać, by unikać, po prostu żeby trafić tak, żeby nikt nie przechodził przez przejście dla pieszych, bo gdyby trzeba było zahamować przed pieszym albo nawet przed samochodem, który się już wcześniej zatrzymał, to byłoby praktycznie niemożliwe. Dzisiaj dopiero zacząłem pracę, niecałe pół godziny temu, więc jeszcze nie wiem, co mnie czeka. Dzisiaj będziemy też jeździć na Filipowicza, nigdy tam wcześniej nie byłem, na tej końcówce, także będziecie mieli okazję przejechać się ze mną po raz pierwszy. A na razie póki co jesteśmy już blisko pierwszego końcowego dzisiejszego, czyli Zielone Wzgórza. Za chwilę będziemy skręcać Witosa. Wczoraj pomimo tego, że kiepsko było jeździć, bo było ślisko, to jeszcze na dodatek było strasznie zimno. Wewnątrz kabiny na początku jeszcze było jako tako, dopóki słońce nie zaszło. Jak słońce zaszło, to już to była po prostu jazda na przetrwanie. Dzisiaj
czasie mamy trochę lepszy sprzęt, więc nie powinno być problemu. Przynajmniej jeśli chodzi o ogrzewanie. Odpalił bez problemu, ale nie to było problemem, tylko to, że drzwi nie mogą otworzyć. Na szczęście drzwi od kierowcy się otwierają, ale drzwi od pasażera to już niestety trzeba było ręcznie otwierać. Zamek niestety automatyczny trzymał. Także takich zim nie pamięta ten samochód. Nigdy jeszcze nie miałem z zamkami problemu, bo nie było takich brodów. Tutaj na przykład ciężko zahamować, tylko ABS-y się włączają. Wczoraj jeszcze na dodatek miałem autobus, w którym systemy w ogóle nie działały. System działał do pierwszego przystanku, po zahamowaniu na pierwszym przystanku od ruszenia miejsca wyłączały się wszystkie systemy i żeby je załączyć trzeba by było chyba od nowa uruchamiać samochód. Także wszystko wariuje od temperatury, do której nie jesteśmy przystosowani. Przyzwyczajeni jesteśmy też, bo kiedyś takie zimy to nie było nic nowego. A teraz jest jak jest. O, i tutaj też będzie pewnie problem z zatrzymaniem się, bo wyślizgane. Zobaczcie, jak wyślizgane wszystko jest. Ale jakoś się udało. Teraz pewnie będzie problem z kolei z ruszeniem z miejsca. Jeśli mamy systemy, to jeszcze coś pomału ruszymy. A wczoraj koło wirowało w miejscu i tyle. Trzeba było tak się zatrzymywać, by przynajmniej jedno koło stało na asfalcie, bo inaczej to była bieda. Odśnieżone.
nawet z ruszeniem nie jest tak strasznie. Najgorszy jest lód. Najgorsze jest to, że dodatkowo zapowiadają jeszcze opady śniegu. Nie dość, że mróz, drogi i tak nie są za ciekawe, to jeszcze i śnieg dojdzie do tego, także może być niewesoło. Mam nadzieję, że zacznie padać, ale w nocy, a nie w czasie trwania dzisiejszej trasy. Linią 23 nie jeździłem już, też sporo czasu. Chyba jeden filmik jest, jak nie więcej, z linii 23, ale to chyba jeszcze było latem, albo wiosną. Nie wiem, w każdym razie coś tak kojarzę. Szczerze mówiąc, to było tak dawno, że nawet nie wiem kiedy. Więc nie chcę wprowadzać w błąd. Ale jak coś, to można znaleźć u mnie na kanale. Tym bardziej, że warto znaleźć chociażby z tego powodu, że linia 23 miała końcowy w innym miejscu. Kiedyś mieliśmy końcowy na wiadukcie. Później był końcowy chyba przez jakiś czas krótko w Kleosinie. I później był przez dłuższy czas przy stadionie miejskim razem z 11. A teraz mamy końcowy na ulicy Filipowicza, tam na wylocie na Juchnowiec. I zaraz właśnie będziemy jechać w tamtą stronę. Ale póki co musimy dojechać do Zielonogórskiej. Także uczę się z wami trasy. Bo dawno nie jeździłem. Nie wiem, co to może czyhać na nas. Poza oczywiście lodem. Najgorsze jest to, że jest mało czasu. Czasu na przejazd i mało czasu na przerwę, dlatego że dzisiaj na przykład jeździ tylko jeden autobus, czyli my. Przez cały dzień od godziny 5 do 24 prawie. To jest jeden rozkład dwuzmianowy. Kiedy normalnie jeżdżą nawet chyba 3-4 nawet jeździły w godzinach, znaczy w takim normalnym rozkładzie, takim roboczym. A tak na co dzień to chyba jeżdżą 2 albo 3 autobusy, nawet nie wiem dokładnie ile, jak to teraz wygląda, bo te rozkłady są poobcinane przez pandemię. A odjazd mamy za 6 minut, także sami widzicie, jaką mam długą przerwę. Dzisiaj jest całkiem ciepło w kabinie, jeśli chodzi o to, z tym, że najgorsze jest to, że od lewej strony, czyli tak jakby od okna wieje, a od prawej strony, czyli od strony przestrzeni pasażerskiej, grzeje. Takie trochę nerwujące, bo w lewą nogę zimno, w prawą ciepło. Wczoraj z kolei miałem odwrotnie. Wczoraj było w lewą ciepło, a w prawą zimno. Także dzisiaj jest taka właśnie, jak jest. Jesteśmy na końcowym.
zaraz będziemy jechać na Filipowicę, ale póki co wykorzystamy tą chwilę przerwy. Siedem minut, nawet więcej jak 7 minut było przerwy, no ale oczywiście byliśmy delikatnie spóźnieni, więc to trzeba odliczyć, więc tyle mamy przerwy mniej więcej. Także do zobaczenia później, jak już będziemy gdzieś na trasie. Pętla na Zielonych Wzgórzach. Tutaj nic się akurat nie zmieniło. Taka pętla była kiedyś i taka też pętla jest teraz. Wszystkie autobusy pojechały, teraz my. Dla nas już nie zostało pasażerów niestety. Ale my mamy jeszcze do odjazdu minutę niecałą, także my jeszcze chwilę zaczekamy. Tutaj za pętlą na Zielonogórskiej jest ten słynny tunelik taki, który skracał swego czasu przejście. Znaczy on nadal skraca, bo nadal można nim chodzić. Przejście z Zielonych Wzgórz na Ważantarnię. Jak nie było tutaj tej drogi hetmańskiej, tej nowohetmańskiej tak zwanej, to ten tunelik był całkiem przydatny, że tak powiem. Teraz z kolei, kiedy powstała już tutaj nowohetmańska ta ulica, jak to ją nazywają, no i oczywiście ten nowy tunel Nila, korzystanie z tego tunelu stało się może nie tyle nieopłacalne, bezsensowne, co po prostu niemożliwe. Na początku, pamiętam, była akcja, policji, stała sobie tutaj przy pętli, każdy, kto wyjeżdżał z tunelu albo chciał wjechać, zaraz był zatrzymywany i karany mandatem, bo tam był znak zakazu wjazdu, a mimo to wszyscy wjeżdżali. A teraz to chyba nawet, nie wiem, słupek chyba jest wkopany, że nie można wjechać samochodem, można tylko jedynie rowerem albo pieszo. A ten tunelik taki śmieszny trochę, bo kto nie widział, to nie wie, ale on wygląda, że jest dosyć niski, a tam nawet minibusami się mieścili ludzie. Taka T3 na przykład spokojnie wchodziła. Ja pamiętam kiedyś Mercedesem, takim najmniejszym jeździłem, dostawczakiem. 100 MB ten Mercedes taki. A w tej chwili nie wiem, czy ktoś korzysta z tego. Na pewno piesi tak, bo to jest dla kogoś, kto ma na przykład znajomych po drugiej stronie torów. Zamiast iść górą i narażać się na niebezpieczeństwo rozjechania przez pociąg, to na pewno lepiej jest iść tym tunelikiem pod torami. Tylko że teraz zimą, to pewnie tam nawet by nikt nie zjechał, choćby chciał, przy takich mrozach i śniegach. No cóż, czerwone jak zwykle, nie? Jedziemy dalej za tym, zobaczymy. O, jest zielone. Zobaczymy, co nas dalej czeka. Tam dalej znowu czerwone. Nie będę was już tutaj zatrzymywał dłużej. Odezwę się gdzieś z miasta. Tam, gdzie nas jeszcze nie było dzisiaj. Stawy marczukowskie opustoszałe. Tylko kaczki. Ktoś niedawno karmił kaczki, jak jechaliśmy tam. Teraz tylko kaczki zostały. Jakiś bezpański wilk biega. Zerwał się komuś chyba ze smyczy. Albo z łańcucha. Straszy okolice. Udało się nawet na zielone światło trafić. To korzystamy z okazji. Trzeba uważać, żeby z tej radości w zakręt wejść. Nie wpaść w poślizg. No to dotarliśmy do ulicy Hetmańskiej, a tą ulicę już znacie. Oczywiście dzisiaj ruch jest niewielki.
twarzy. No, pogoda nie zachęca raczej do dłuższych spacerów. Jeśli już, to pójdziesz do parku, nie wiem, na sanki, na godzinkę. Ale nie po mieście, bo nie ma czego chodzić po mieście. Także ulica Hetmańska to wygląda jak drugi dzień świąt dzisiaj. Podobnie i przystanki, bo pozamykane są sklepy. Cena paliwa dzisiaj dla zainteresowanych 4,49 za 95. Za olej napędowy 4,50. Kurde, nie zdążyłem zobaczyć do końca. CPN otwarty dzisiaj. Ale nawet taki jest zamknięty, to jest otwarty, bo zrobili automaty do płacenia kartą. Można zatankować i samemu zapłacić w automacie. Ale nawet muszę łamić dzisiaj ruch niewielki, o ile w ogóle jest otwarty, bo chyba nie jest, bo coś pusto. Pojedyncze samochody stoją tylko i to raczej tych, co zostawili je tutaj na przenocowanie chyba. Nie sądzę, by tak było pusto, gdyby było otwarte. A my jedziemy teraz w ulicę Wierzbową. I czerwone światło. Końcówkę ulicy Wierzbowej. Zobaczcie, tutaj normalnie się jedzie po lodzie. Lekko przysypanym trochę piaskiem, ale co to daje? Trzeba dużo wcześniej zaczynać hamować, bo można się ścilić. Tutaj na szczęście przed samym skrzyżowaniem jest trochę więcej asfaltu. Ale i to szarpie. Jeśli już, to z daleka. No i tu jest podobnie.
nie dać się walnąć z tyłu. Bo zaraz jakiś geniusz zacznie hamować. Wpadnie w poślizg. I może być nieciekawie. Tutaj normalnie lodowisko. Ja tam uciekam na swój pas. A oni tam niech się ślizgają, jak co. Kurna, posypaliby jeszcze tym piaskiem, przecież skoro soli nie ma, to nie ma, ale piasek chyba jest. Chyba, że i piasek zamarzł. Może być tutaj niewesoło. Się boję pomyśleć, co tu będzie, jak zacznie topnieć. Weź tu zahamuj. O. Udało się. Wszędzie jest podobnie, no takich dziwne trochę, bo to są takie miejsca dosyć mocno uczęszczane zarówno przez autobusy i przez przejezdne, przez samochody osobowe, a mimo to nie są doprowadzone do jako takiego stanu. Jeszcze w miarę
jest jedynie schramowanie. A wczoraj je tu właśnie ganiałem bez żadnych systemów, także to była dopiero ślizgawka przy hamowaniu. Ale nie spieszymy się nigdzie, jedziemy na przetrwanie, także nie ma co się przejmować. To tu już jest trochę lepiej, bo tu do sklepu dostawy przyjeżdżają, to pewnie dlatego tutaj trochę więcej posypali. Tak to można tłumaczyć. Niby posypane, ale
na ślisko. Mogę, żeby było śmiesznie, to my już na pusto jedziemy. Z okna mi strasznie wieje tutaj. No to już całkiem fajna droga, bo tutaj jeżdżą ciężarówki, więc musieli tutaj coś zrobić, żeby się nie ślizgały. Jest elegancko posypane. Tutaj z kolei przystanek, na którym chyba nikt nie wysiada. Nie wiem właściwie po co on jest. Bo nawet widać, że te odśnieżenie, które tutaj na poboczu leży, to jest śnieg, który leżał wcześniej na ulicy. To nawet śladów nie widać, także to nikt nie chodzi po prostu ten. W zasadzie nie wiem, czemu ma służyć ten przystanek i dla kogo on jest przewidziany. Tu raczej na osiedlu, może i tak, nie wiem. Chociaż teraz dzieci nie jeżdżą do szkoły, to może i dlatego nie ma komu wysiadać. W sumie dzieci jeżdżą do trzeciej klasy. Ale te starsze dzieci. Tu kolejny przystanek. Też nie widać śladów, żeby ktokolwiek tutaj wysiadał, ani wsiadał. No ale przystanek jest. I za chwilę dojeżdżamy do nowej pętli na ulicy Filipowicza, na której jeszcze nie byłem. Może ktoś z Was już był? Nie przeczę. Ja jeszcze nie byłem, więc jadę po raz pierwszy. Zaraz zobaczymy, jak tam droga na Juchnowiec przy okazji wygląda. Tu skręcamy tak jak trójką, z tym, że od razu zajmiemy pas po lewej. Pierwszy będę skręcał w lewo na tym skrzyżowaniu w swojej karierze życiowej, a nawet w życiu prywatnym też chyba nigdy, nie, jeszcze nigdy nie skręcałem. Patrzę tutaj, wyjazd z drogi na Juchnowiec w stronę Klausina, to jest bajka. Żywy lód. Samochody dosłownie w miejscu jadą. Aż tu w lewo też nie lepiej, w prawo znaczy się. Czyli tak jak my będziemy jechać, trzeba uważać, będzie z hamowaniem. Teraz skręcamy w lewo. Tutaj patrzę, jest jeszcze jeden przystanek. Przystanek nazywa się Filipowicza Wiadukt. Śmiesznie zrobiony, bo zatoka z przodu, a zatoka z tyłu. Znaczy tak, zatoka z tyłu, a wiata z przodu. No ale jest jak jest. Idziemy dalej. Żywego ducha nie ma ani w autobusie, ani na zewnątrz. A tu zobaczcie, jak osiedle się rozrosło. Po lewej tak zwana strzelnica, a po prawej to, co widać. Jedziemy końcowy, to chyba tutaj gdzieś, nie? Jak wy myślicie? Tak, tutaj jest końcowy. Latem to inaczej wyglądało, a tych budek ponastawiali, jakby tu nie wiem ile autobusów miało być końcowy. Zobaczcie, co się dzieje. Ja pierniczę, ile przystanków. Szok. Zobaczcie, cztery wiaty stoją przystankowe. Tak jakby tutaj nie wiem ile. Ciekawe, jak 104 na przykład będzie chciała jechać, a ja będę stał, to jak ona przejedzie? No to jest pytanie za 100 punktów. Bo jest
jest bardzo ciasno tutaj. Mam nadzieję, że akurat teraz 104 nie będzie jechać, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Trzeba będzie chyba kółko zrobić, normalnie wyjechać i wjechać od nowa, bo jak inaczej się nie da przejechać przecież. Ale zobaczę, ja tu mam postoju, bo chcę skorzystać z łazienki. O, 9 minut. Także spotykamy się za 9 minut, czyli u Was za chwilę. No i tak jak mówiłem, oczywiście 104 musi akurat jechać. Więc musimy wyjechać i wpuścić 104. Bo jak inaczej ona przejedzie? Pętla została zaprojektowana, ale nikt nie przewidział takich warunków atmosferycznych najwyraźniej. Czyli musimy zrobić kółeczko. Bo przecież ktoś też mądry drogi wymyślił, że trzeba zajechać na pętlę. 104 musi zajechać na pętlę, jadąc z Juchnowca. A jak musi zajechać, no to musi przejechać przez tą pętlę. A jak przejedzie, jak ja tutaj stoję? A więc taki jaja, kurde. Taka zabawa gobertaska. Kręcimy sobie. Może ja tutaj stanę. Tutaj trzeba chyba zatrzymywać się. Tu jest szerzej. Na to wychodzi, no. I teraz może by przejechał. No ale cóż, błąd młodego, jak to mówią. Pierwszy raz tutaj jestem. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ta pętla jest dosyć szeroka. Tutaj jest swobodnie miejsce na dwa autobusy, a nawet z zapasem. Tylko, że no jak tutaj jeszcze do krawężnika jest 1,5 metra, odkąd od krawędzi autobusu, to żeby ten wał tutaj śniegu był odśnieżony, ja żebym mógł podjechać normalnie pod krawężnik, to nie byłoby problemu. A tak, ponieważ jest jak jest, no to cóż ja mogę innego poradzić. No ale dobrze, że na szczęście można sobie strzelić kółeczko i wszyscy są zadowoleni, 104 pojechała dalej. A my zaraz też za kilka minut. No i ruszamy z tej nowej pętli. Tak cały czas się zastanawiam, po co aż 4 wiaty przystankowe. Chyba był nadmiar funduszy, bo nie sądzę, by tu aż 4 autobusy były w stanie przyjeżdżać, bo i po co? Chyba, że tutaj mieli zamiar wprowadzić też, nie wiem, może 11 i 10 jeszcze. Bo póki co, to pamiętam, był plan tylko wprowadzenia tutaj 23 i 3. No i przejazdem 104. Ale tak, żeby kończyły bieg swój tutaj autobusy, to docelowo miała być tutaj 3 i 23. Ale powstał protest. No i teraz jak ja mam stąd wyjechać, jak tu wszyscy jadą takim tempem, żeby przejechać, ale jednocześnie, że nie da rady się wciąć. Może teraz. Także tutaj miały być docelowo na rano początek 2 autobusy, 23 i 3. Ale że były protesty w Leosinie, że zostaje zabrana linia 3, zostaje tylko 10, więc 3 wróciła z powrotem, a właściwie chyba nawet nie zaczęła jeździć tutaj na Filipowicza. Zatem nie wiem, jak to dalej się potoczy, ale mamy w razie czego nadwyżkowe miejsca na końcówce. No tu osiedle, patrzę, się rozrasta we wszystkie strony. Całkiem fajne osiedle powstaje. A moja młodość to były tutaj tak zwane małpi gaj. A obok tutaj, gdzie stoją pierwsze bloki, był kiedyś basen wojskowy. A zaraz za nim był małpi gaj, czyli tak zwany poligon wojskowy. Mini poligon wojskowy, taki do ćwiczenia, do zaprawy, no, można powiedzieć. No i tutaj lodowisko przy wyjeździe. Jeszcze przed samym skrzyżowaniem.
skrzyżowaniem nie najgorzej, ale tutaj jak ktoś za mną z tyłu zacznie hamować i się za późno zorientuje, że jest lód, to może być niewesoło. Ja mam zamiar przejechać bez względu na to, co się świeci, dlatego że tak czy inaczej bym nie wyhamował. O, tu mamy przystanek pierwszy Filipowicza Ciołkowskiego, który znacie z linii numer 3 chociażby. No, oczywiście nikogo nie ma, więc jedziemy dalej. Linia 23 to taki trochę, to taka trochę linia na całe miasto, ale tak naprawdę, znaczy na całe miasto, no całego miasta nie wjeżdża. Tak żeby w linii prostej zobaczyć, ile przejeżdża ta linia, to wyszłoby może ze 3 km w linii prostej. Bo my jedziemy przecież z Zielonych Wzgórz na tutaj na Nowe Miasto, na wiadukt. To jest w linii prostej ze 3 km. Ale zobaczcie, jakimi drogami my pokonujemy te 3 km. I nawet w niedzielę to wychodzi ponad... Zaraz, ile my tu jedziemy na przykład? Wyjeżdżamy 56, dajmy na to, a jesteśmy 43. Prawie godzinę czasu zajmuje nam to w niedzielę. No to w dzień powszedni około godziny trwa taki przejazd. Teraz jedziemy prosto Filipowicza Sławińskiego, a nie w prawo w Kawaleryjską. Nawet ktoś czeka na przystanku. Patrzcie. Po drugiej stronie nikt nie wysiadał i nikt nie wsiadał, po śladach widać, ale tutaj zawsze ktoś dołączy do nas, do zabawy i pojedziemy dalej. Są zatoki, to porażka po prostu. Chociażby tutaj, tutaj nawet przystanek nie jest odśnieżony. Dobrze, chociaż dojście do autobusu jako taki jest. No i tutaj soli nie żałowali, bo zobaczcie, aż biały asfalt. Żeby tak wszędzie było, to można by było jeździć. Przeważnie tak było. Jak były normalne zimy, w sensie takie, jak to ostatnio przez ostatnie lata, normalne, czyli śniegu trochę tylko i nawet jak był większy mróz, to wszystko zdążyło stopnieć po posypaniu solą. No ale w tym roku niestety. Czerwone światło. Tak jest.
wiejska. Skręcamy zaraz w Kopernika. Tutaj jak widać całkiem dobra droga, ale zaraz skręcimy w Kopernika i zobaczycie jak tam wygląda buspas na przykład. Bo już dzisiaj tędy jechałem pierwszy raz, zaraz po zmianie. Nie znaczy to, że nie da się przejechać, bo wszędzie się da przejechać, tylko pytanie jakim tempem i w jakim czasie. Tutaj to praktycznie buspas nie istnieje. Na linii 903 tobie. Jak ciepły, to tak, no. No mówię, że taki, taki sobie. Dobra. No to co, byś tam jest 903? No beca, może się wlepszy od tego, beca. 903 pobierze, tak dalej, kończowy licznik. Zatoczki też ciekawie wyglądają tutaj. Ale za to droga już całkiem dobrze. Dobra, podjeżdżam.
wjeżdżamy na wiadukt Dąbrowskiego. Tutaj kiedyś światła były cały czas migające, żółte było, a zapalane były tylko w godzinach szczytu. Nie wiem, dlaczego teraz jest już na stałe sygnalizacja. Może ruch się po prostu zwiększył teraz tutaj i doszli do wniosku, że jednak sygnalizacja jest potrzebna. Pamiętam, że tutaj jak się jeździło jeszcze kiedyś na 107, jak tędy 107 jeździła, to przejeżdżało się po prostu to skrzyżowanie tak, jakby go nie było. No teraz patrzę, sygnalizacja włączona. Może później wieczorem przestaje być włączona. Zobaczymy. Na razie w każdym razie jest prawie w pół do piątej. Sygnalizacja pracuje. Po raz pierwszy ktoś tutaj chyba wysiada do mojej kadencji. Co prawda, tak jak mówiłem, 23 jeżdżę rzadko. Ewidentnie. Mamy w pół do piątej, a dopiero jest szaro. Na kamerze jest jeszcze jaśniej zapewnie niż w rzeczywistości. Także zmrok gdzieś koło 17 dopiero zapada, także czuć różnicę, jeśli chodzi o długość dnia.
wygląda, zobaczcie. Jeszcze takich kółeczek mamy przed sobą 3, oprócz tego. Cały czas znaki, że roboty drogowe, ograniczenie prędkości, ale zastanawiam się, o jakie roboty drogowe chodzi. Przecież tu już skrzyżowanie dawno zostało skończone. Nic tutaj nie robią. Podobnie jest zresztą na ulicy, na wylocie z Waszyngtona. Też stoją znaki roboty drogowe i ograniczenie do 30, zwężenie dróg jeszcze na dodatek. Także nie wiem, drogowcy chyba sklerozę mają, muszą mniej mięsa jeść. Zapominają swoich znaków. A z kolei na skrzyżowaniu Bema i Pogodnej są poustawiane znaki, ale za to pozawijane foliami. Co prawda wiatr już te folie poszarpał trochę i powoli zaczynają się odsłaniać. I wnioskować z tego można, że
na tym skrzyżowaniu też będą coś robić, ale podejrzewam, że dopiero na wiosnę, a znaki już są. Co prawda po części zakryte, ale są. Także ciekawostka taka, co tam będzie robione, czyżby sygnalizacja świetna? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie po jednej i po drugiej skrzyżowania są stronie są poustawiane znaki, więc ciekawe, co tam oni będą robić. O, i samochody jadą, chociaż już się dawno światło skończyło. Nie bardzo wiem, dlaczego dalej jadą. Się nie patrzy na światło, tylko na drogę. No i tutaj śmieszny przystanek, zatoczka jest tutaj, a wiata dalej. To jest ciekawostka, kurde, dropsa. Kto to tak wymyślił? Ale przynajmniej... O, jednak ktoś jechał z nami. Jestem w szoku. Na czarno ubrany, siedział gdzieś skamuflowany i nie widziałem. W każdym razie zatoczka chyba tak powstała na szybkiego. Ale przynajmniej jak ktoś będzie siedział na przystanku, nie powie, że kierowca źle się zatrzymał. Zobaczcie, jeszcze choinki stoją, chociaż już mamy prawie połowa lutego zaraz będzie, a to wszystko pewnie dlatego, że jest zimno i nikomu nie chce się tego teraz demontować. Wcale się nie dziwię, sam bym tego nie robił. Chyba że na balkonie człowiek by wyszedł na chwilę i to pozdejmował. No i teraz dylemat mam, gdzie postawić, bo chcę iść znowu do zielonej budki, a nie chcę, żeby znowu komuś przeszkadzało. A znając moje szczęście, to zaraz będzie 104 jechać. Więc muszę tak stanąć, żeby przejazd był możliwy. Po tym razem stanę sobie po tej stronie. No. A 104 jak będzie chciała, to sobie z tamtej strony przejedzie. Ja sobie tutaj będę stał. Bardziej, że podejrzewam długiej przerwy, to ja nie mam. Tak, 7 minut, także idziemy na stronę i będziemy zaraz wracać. Całkiem sympatycznie to wygląda po zmroku, bo teraz tutaj latarnie są. Kiedyś tu nie było latarni, to nie było tak sympatycznie. A ponieważ teraz są latarnie, więc wygląda to całkiem fajnie. No dobra, to do później. Tak sobie siedzę i myślę. A wiecie, że jak człowiek siedzi i myśli, to potrafi różne rzeczy wymyślać. Tak sobie siedzę i myślę. Po co tyle przystanków tutaj? Dalej nie wiem, ale wymyśliłem coś innego. Bo w sumie tutaj wystarczyłaby jedna wiata, bo przecież nie musi być cztery wiaty, żeby cztery samochody musiały odjechać z tego końcowego, prawda? Wystarczy jedna wiata i cztery odjazdy, cztery autobusy. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Tak sobie siedzę i myślę i wymyśliłem, że oni tutaj planowali więcej samochodów na 100%. W sensie ci zarządzający tym wszystkim. Bo zobaczcie, jak tutaj by została 23, tak jak w tej chwili, do tego trójka, która miała tutaj mieć końcowy, to prawdopodobnie 104 też by tu miała swój końcowy. I byłoby tak, że 104 by jeździła tutaj do tej pętli, a jak ktoś by chciał jechać dalej, no to wtedy przesiadkę na 23 albo na trójkę. Ewentualnie co któryś kurs tam, tak jak w tej chwili, 104 jeździłaby na przykład do Pałacowej. Więc już mamy trzy samochody. Być może z czasem byłby to jeszcze jakiś dodatkowy, jakaś jeszcze dodatkowa linia, nie wiem, tego akurat. W każdym razie tak mi to wygląda. A że się stało tak jak się stało, że ludzie zaczęli się buntować i chcieli mieć trójkę w Klosinie, tak jak było, no to niestety 104 dalej jeździ do Klosina, tutaj tylko sobie zajeżdża, podobnie jak w jedną, jak i w drugą stronę, a trójka jeździ po prostu do Klosina. I z misternego planu nic się nie udało. Być może było też w założeniu, że tutaj będzie też siódemka dojeżdżać.
bo w tej chwili siódemka, nie wiem czy dojeżdża do stadionu, czy tylko ma końcowy na Branickiego, Piłsudskiego, nie Piłsudskiego, tylko Branickiego Piastowska. Bo być może będzie tak, że za jakiś czas tutaj jeszcze siódemka będzie kończyć swój bieg. Trasa siódemki. Tego nie wiem. Ja żebym myślał, że samochody jadą, poczekamy. Ja żebym myślał, że czas pokaże. Teraz jest zima, więc tutaj raczej na wiele zmian nie można liczyć. Ale przyjdzie wiosna. Jak to zwykle bywa na wiosnę. Głowy świeże. Będą coś wymyślać, chociaż teraz jak ta pandemia i ta cała historia, komedie, te wszystkie z tym związane, to ciężko powiedzieć, żeby tu cokolwiek ktoś wymyślał. Fakt jest faktem, że osiedle powstaje. Prawdopodobnie tutaj gdzieś ma też powstać parking na większą ilość samochodów, żeby było tak, że ludzie przyjeżdżają sobie tutaj na parking, zostawiają samochody i tutaj na tak jakby centrum przesiadkowe przesiadają się na samochody, na autobusy i jadą dalej do miasta już autobusami. Ale nie, czy Białystok jest na to przygotowany. Bo jednak jesteśmy dosyć wygodni, jeżeli ktoś na przykład jedzie samochodem z, jakby na to Zuchnąca, czy z jakiejś okolicznej miejscowości do miasta, nawet do pracy, to jeżeli tylko ma gdzie zaparkować pod pracą albo gdzieś w pobliżu, to on woli sobie tam dojechać samochodem, a dalej pieszo nawet kawałek się przejść, niż tutaj zostawiać gdzieś na parkingach swój samochód, to jest prywatny i dalej jechać autobusami. No ale to tylko takie moje wnioski, ale niekoniecznie słuszne. No i teraz będziemy się przepychać do tych Śliskich. Będziemy się przepychać, jeszcze na dodatek trzeba hamować. Tego chciałem uniknąć, ale niestety nie tym razem. Mam nadzieję, że ten za mną z tyłu widzi, że jest ślisko. Mi się udało zatrzymać, ale ten z tyłu na razie jedzie, ale widzę, chyba orientuje się w sytuacji. Tutaj na dobrą sprawę mogłaby być strzałka, bo na przykład w tej chwili nikt nie jedzie, ja mógłbym spokojnie pojechać sobie ze strzałką, a tak stoję niepotrzebnie, czekam nie wiadomo na co. Zaraz jeszcze przystaneczek mamy, zaraz za zakrętem. I tak to wygląda. No dobra, nie będę zanudzał. Jedziemy dalej zaraz. No i zrobiło się 15, prawie po 19. Wjeżdżamy do dworca PKS-u, właściwie do ulicy Świętego Rocha. Po raz kolejny, przedostatni dzisiaj. Nie, nie przedostatni, jeszcze dwa razy nie będziemy jechać. Także jeszcze nie tak dobrze. W każdym razie znowu jesteśmy przy tym przystanku tutaj, gdzie jest tak fajnie ślisko. No i będziemy próbować ruszyć. Najgorsze jest to, że zaraz pewnie się światło zmieni. Wcale niekoniecznie byśmy tego chcieli, ale może się uda. Udało się. Tak jedziemy po czasie, 2 minuty, ale to akurat nie ma znaczenia. Chodzi o to, że tu jest straszna ślizgowica. Zobaczcie, tutaj oczywiście nikt tego nie posypuje, więc nikt z tym nie robi. Kierowcy jakoś pomału sobie tutaj radzą. Na szczęście nie dochodzi do żadnych stłuczek, bo pewnie żeby tutaj coś grubszego się stało, to zaraz by posypali, a potem mieliby czynić. Nie rozumiem tej polityki. Tak samo tutaj ten na przykład przystanek. Zobaczcie, wszystko aż się błyszczy. Thank you.
wracałem około godziny 23, między 23 a 24, to było 16 stopni na minusie. Spać się zechciało, 16 minut po 20, a do końca jeszcze prawie 3 godziny, także sporo, muszę powiedzieć, bo kończymy dzisiaj 23.30, mniej więcej, zanim jeszcze tam zakończymy pracę, zanim dojedziemy, zanim to tam, to do domu będę na 12 pewnie, także można powiedzieć 3,5 godziny przed nami dzisiaj pracy. Akurat w niedzielę to mnie nie przeszkadza, bo wiadomo, trochę więcej się zarobi, ale przede wszystkim ruch jest nieduży i fajnie można jeździć, chociaż w sytuacji kryzysowych nie brakuje. Nawet i w niedzielę. Miałem taką jedną niedawno na skrzyżowaniu, tutaj zresztą niedaleko. Facet skręcał w lewo na skrzyżowaniu, a ja jechałem prawym pasem. I w ostatniej chwili pan namyślił się, że on jednak pojedzie prosto. Ale żeby to jeszcze skręcił z tego pasa do skrętu w lewo i pojechał prosto, on na dodatek wpierdzielił się mi pod samą maskę praktycznie. Czyli dosłownie tak jakby z pasa do skrętu w lewo nie skręcił na pas do jazdy wprost, tylko do pas do skrętu w prawo. Czyli przez całą szerokość drogi. Dobrze, że ja nie jechałem zbyt szybko i jednocześnie, że nie było tam ślisko. Bo byśmy się spotkali na samym środku na pewno. Trzeba myśleć za innych też, patrzę, bo ludzie po prostu, nie wiem, nie patrzą na lusterka, jadą, myślą, że cała droga jest na nich. Nie widzą przed sobą żadnych samochodów, to zachowują się tak, jakby i z tyłu nie było żadnych samochodów. No ale co jak co, ale autobusu nie widzieć, to wygląda na to, że po prostu nie patrzą w lusterka. Bo inaczej tego nie da się wytłumaczyć. W każdym razie jedziemy po raz przedostatni, już tym razem, na zielone wzgórza. Kurs praktycznie na pusto, bo jeśli nawet jadą ze mną, tak jak teraz, to jedna osoba dosłownie. Jedna osoba wsiada, jedna wysiada i to tak się mniej więcej odbywa. Poprzednim kursem jeszcze całkiem sporo ludzi jechało, a teraz tylko pojedyncze osoby. Także wychodzi na to, że już Białystok idziemy prosto spać. W sumie się nie dziwię, bo jest 20 wieczorem w niedzielę, więc nic takiego się na mieście nie dzieje, więc co można robić? Spać jak spać, ale przynajmniej siedzą w domu. A my skręcamy po raz kolejny w Marczugowsko.
ciekawe przystanki, a właściwie nawet trzy, dosyć ślisko. I na dodatek na każdym przystanku człowiek się zatrzymuje i nikt nie wsiada ani nie wysiada, bo przeważnie są puste. Zastanawiam się, bo baseny jeszcze zamknięte, a tutaj na Upalnej patrzę, światła się świecą. Możliwe, że przygotowują się już do sezonu. W sensie, że do otwarcia, ale przecież by tydzień wcześniej. Nie mam pojęcia. No i tutaj zobaczcie. Lodowisko przed nami. Żywy lód. Wystarczy tylko hamulec ostro wcisnąć i no, i rzuca nas na wszystkie strony. A jeszcze do tego te kolejiny, które spowodują, że zrzuci nas to na prawo, to na lewo. Następne dwa przystanki wyglądają podobnie. No cóż, zatem jedziemy dalej. Już teraz chyba bez większych przerw. Kanapka też już była, także teraz tylko została jazda do samego końca. Wyruszyliśmy na ostatnie kółko. Za 8 minut będzie 22. Także jedziemy już po raz ostatni w stronę Zielonych Wzgórz. Niestety Zielonych Wzgórz musimy jeszcze wrócić na Filipowicza i dopiero z Filipowicza z pętli będziemy zjeżdżać do zajezdni. Także jeszcze trochę to wszystko potrwa. Mamy 10:00 prawie, więc pracujemy do 11:30 dzisiaj, więc jeszcze 1,5 godziny nam to zajmie. Ruch niewielki, jeszcze mniejszy jak był, chociaż dzisiaj po pewno był niewielki ruch z tego względu, że pogoda też jest jaka jest. Dzisiaj nawet nie było za bardzo słońca, tylko za przez chwilę dosłownie. No i do tego duży mróz. Na szczęście śnieg nie padał, ale zapowiadali opady śniegu, więc wszystko się jeszcze może wydarzyć. Podejrzewam, że jutro dopiero będzie padać. Policjanci. Dziwne trochę, że nic nie robią z tym, bo przecież jeżdżą policjanci po tych drogach, że nie zmuszają firmy do posypania. No to co tutaj się dzieje, to jest lekkie przegięcie moim zdaniem. Szczególnie tutaj właśnie przed sygnalizatorem. Chciał jechać, to byłoby niewesoło.
ze mną jedzie tylko jedna osoba. Największy ruch jest w okolicach dworca. Chociaż jak jechałem w poprzednim kierunku w stronę Filipowicza, to z Antoniukowskiej sporo ludzi przyjechało na dworzec i z dworca później sporo osób pobrałem tutaj wsiedli na przy Pińskę Kopernika i część pojechała tutaj dalej do Krętej. A tak to poza tym jest niewielki ruch. Samochody na poboczach już nie pierwszy. Nie wiem, czy to jest wina paliwa zamarzającego, bo według termometru w telefonie, może nie tyle termometru, co wskaźnika w telefonie, pokazuje, że w Białymstoku jest około 16 stopni na minusie w tej chwili, więc nie wiem, czy to wina zamarzającego paliwa, czy to jakieś awarie, bo już dwa samochody na poboczu stoją. Jeden stał na wylocie z Jutnowca, właściwie no tak, z tej drogi na Jutnowiec, a drugi tutaj. Jechać nadal.
jeżdżę po osiedlach, tak się przyglądam, jak wyglądają parkingi i w ogóle osiedla. Ciekaw jestem, ile czasu ten śnieg będzie topniał teraz. Wszędzie jest przecież pełno śniegu. A jeszcze jeśli dopada go, tak jak obiecują, bo ponoć przez 3 tygodnie jeszcze ma być taka pogoda, przynajmniej. Jest ciekawe, jak to wszystko się dalej potoczy w tym roku. Chyba raczej na suszę nie ma co liczyć, przynajmniej nie na wiosnę. Nie wiadomo, jakie tam później będzie lato. No, jest jakiś pasażer, tylko ciekawe, czy zechce z nami jechać. Ciekawe, czy lato będzie mokre, czy suche. W ogóle ciekawe, jak to wszystko w tym roku będzie. Czy będzie można gdziekolwiek wyjechać. Czas pokaże. Pasażer jedzie z nami. A my jedziemy dalej. Tak się właśnie zastanawiam, jak patrzę na te hałdy śniegu wszędzie. Jak to wszystko zacznie płynąć, to może być całkiem sporo wody. Byle tylko nie stało się tak gwałtownie, tak jak to u nas w Modzie. W sensie klimat taki, że wszystko dzieje się gwałtownie. Gwałtowne burze, gwałtowne opady śniegu, a potem będzie gwałtowne roztopy i może dojść do powodzi. No, będzie niedobrze. Zobaczymy. Póki co. Widzicie, jak na złość, jak powiedziałem, że nie widać już ludzi na przystankach, to teraz akurat na przystankach ludzie zaczęli się pojawiać. Jeden z nami jedzie, drugi stał w przeciwnym kierunku. Tutaj przystanek również pusty. Dojeżdżamy do celu podróży. Cel podróży, czyli finał dzisiejszego dnia. Bo na razie dojeżdżamy do Filipowicza, ale tak naprawdę finałem dzisiejszego dnia jest zajezdnia. A tym samym będziemy kończyć. Dojeżdżamy do Filipowicza i z Filipowicza po trasie jeszcze kawałek i będziemy zjeżdżać do zajezdni. Kilka osób jechało z Worca. Także już niewiele ludzi o tej porze podróżuje. No, gdyby sytuacja była inna, to pewnie znacznie więcej ludzi by jeździło. Może niekoniecznie akurat w linii 23. Chociaż i linią 23 by więcej podróżowało, bo z Dworca na przykład dużo ludzi jeździ przecież, jak przyjeżdżają młodzi do Białegostoku po weekendzie, to dzisiaj w niedzielę przyjeżdżałoby dużo ludzi z Dworca na centrum, czy nawet tutaj do akademików, studentów dużo by jechało. A ponieważ teraz nauka zdalna, więc nie ma nawet komu jeździć. Wracamy w stronę Juchnowca. Mi ciekawi, czy 104 jeszcze jeździ, ale już chyba ona w niedzielę i święta chyba jakoś tak wcześniej kończy. Bo już po 23. W tej porze to na pewno 104 nie jeździ, ale taki kółko wcześniej to była jeszcze 22.
tą czwórkę jeździ. Miałem sprawdzić i zapomniałem. No tutaj na zakręcie stał jeszcze jeden samochód, który też nie wiem czy zamarzł, czy co z nim się stało, ale już nie ma, także pojechał sobie, naprawił się albo scholowali. Tutaj patrzę, ktoś po terenie wojskowym jakąś terenówką szalał, bo takie widać grube ślady w śniegu. Ciekawe, pewnie jakiś wojskowy, bo to jest teren wojskowy, to tam nikt inny nie mógł wjechać. Może jakaś wojskowa terenówka przyjechała tutaj poszaleć. Albo jakiś żołnierz swoim prywatnym samochodem. Śmiesznie wyglądają te cztery wiaty przystankowe, tak jakby tutaj nie wiem ile, tak jakby tutaj nie wiem ile samochodów przyjeżdżało, autobusów. A tymczasem raptem 1.23 ma tutaj końcowy. Na 104 tylko przejeżdża. No i cóż, dojechaliśmy do Filipowicza. Jeszcze kilka minut postoju, dokładnie 4. I będziemy wracać, jeżdżać do zajezdni. Poczekali mnie. Czyli jeszcze przez Płaskiego muszę jechać. Myślałem, że już zjazd będzie ze Sławińskiego prosto, Żeromskiego. A jeszcze muszę na osiedle zajechać. Także na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że choć trochę się podobało przypomnienie tej trasy linii 23, tym bardziej w zimę, to taką prawdziwą zimę, a nie z nazwy tylko jeździsz, pokazujesz okolice, a tu mówisz, że jest styczeń, że to, że tamto, że zima, a tu kurde tak naprawdę nic nie widać oprócz tego, że nie ma liści na drzewach. W tym roku nie ma co narzekać, zima jak najbardziej, śniegu po kostki, a nawet po kolana w niektórych miejscach. Zależy kto jak wysoko ma kolana nad ziemią. Także na dziś to wszystko. Jak się wszystko dobrze ułoży, spotkamy się już niebawem w następnym odcinku. Co to będzie, nie wiem. Czas pokaże. I życie miasta. Trzymajcie się.